Witam, jestem Zenek, a to jest oczywiście Might & Magic Duel of Champions. Dzisiaj będzie unboxing. Kolejne 200 tysięcy udało mi się uciułać. Nie chcę schodzić po powiedzmy poniżej tych czterech baniek, bo może się tam do czegoś przydadzą. Kto wie. Dobra, także uciułałem te 200 tysięcy, więc mogę sobie otworzyć kolejne 10 paczek. Zobaczymy, co mi wypadnie. Wow, a dlaczego mam neutralne karty jako... O! Harpia. To fajnie. Dopiero co te harpie kupiłem sobie dwie za dzikie karty, a teraz zaczynają mi nagle wypadać szamarki. No po prostu Mistrzostwo Świata, uwielbiam takie akcje. No myślałem, że ten talia na tym, na Matewie będzie fajna na tych harpiach plus żywiołakach, ale szczerze mówiąc jest średniawa. Niestety jest za wolna. Za drogie są te żywiołaki, te wszystkie harpie i niestety ten deck sromotnie dostaje w pierdziel, więc można powiedzieć, że to był taki raczej fun deck, niż miał być to jakiś bardziej taki grywalny deck, no co zrobić. Ale te harpie są i tak całkiem spoko, można je wykorzystać w jakichś innych taliach, twierdzę. Dobra, kolejny wzburzony golem, no niezłe staty mają, tak jak widać, poza tym stwór magii, powietrza i ziemi, fajne combo, 3-2-6, fajne pasywki, może być karta. Zburzony golem, no proszę, proszę, nawet dwie karty z tych nowych 24 w jednym pakiecie, to się rzadko zdarza. Problem w tym, że no, harpi już nie potrzebuje szamanek, tych w sumie golemów tak samo nie potrzebuje. Okej, okay, coś jeszcze tu fajnego? Oko cyklonu manę wypadło z wydarzeń. Wow, coś nowego jest nawet, pewnie jakaś karta premium. Bo się tak świeci, no po prostu gnijący zombie premium, wow. Co za kosmos. Co tu jeszcze wypadło? Tchórzliwy gnoll. Jakby jakiś epic kolejny wypadł, byłoby fajnie. Sąd ostateczny. Oprawca, 3-2-6, wybuch 3. Magiczny strzelec wojownik, fajny świniaczek. Dobra, idziemy dalej. Może jakiś epic? A może nie? A może kurczę pretorianin sokoła? Może być nawet. Wcielony koszmar, wow. Ogar zombie, no nieźle. 3-3-6, strach 3, co za kurczę koks. Kolejna naga Ushino. Ushio, jakkolwiek to się czyta, Chryste. Te japońskie nazwy mnie rozwalają. Pretorianin Sokoła, Boże, jak on działa. Jeśli sojusznicze ludzkie stworzenie nie atakowało w bieżącej turze, zyskuje atak prewencyjny do początku twojej następnej tury. Za 4-3-3-6, 4 punkty siły wymaga pretorianin. Atak wręcz. Człowiek żołnierz, no spoko. Może być. A, coś jeszcze tu fajnego wypadło? W kupie siła. Nieśmiertelny gol, kurczę. Robiący OTK z liczników. No i to tyle. Z fajniejszych rzeczy. Coś nowego może? Co ja tu dostałem? Boże, niebiankę, Chryste, niebiankę też sobie kiedyś zafundowałem chyba za dzikie karty. A teraz wszystko wypada z pakietów, no. Po prostu, chlip, chlip. I znowu, gnijący gul. Niebianka jest świetna, kurczę blady. Tej umiejętności teraz są trochę kosmiczne. Regeneracja 2 i atak wrogich stworzeń i odwet stojących w tym samym rzędzie, co niebianka zawsze wynosi 2 lub mniej. No po prostu Mistrzostwo Świata, to się genialnie kombi z pretorianinem. Po prostu świetnie. Stawiamy sobie taką, kurczę, niebiankę obok niej pretorianina i jest zabawnie. Te stwory nie mogą nic nam zrobić. Po prostu Mistrzostwo Świata. Co tu jeszcze? Ghoul, nienasycony dżin. Co on wymaga? Boże, ma jakąś kosmiczną pasywkę. Na początku twojej tury usuwa z któregokolwiek cmentarza losową kartę zaklęcia, jeśli to niemożliwe, niszcz nienasyconego dżina. Za 5? To jest trochę słabe. Ta pasywka go strasznie ogranicza. No come on, coś nowego, no w końcu. Oszalały wódz Sachar, to chyba drugi, mam dopiero jednego. Szał jeden na początku twojej tury na wszystkie sojusznicze stworzenia z szałem nakładany jest jeden jego licznik. No i bardzo dobrze, strzelec wojownik, Mistrzostwo Świata, 2-2-7 za 5. Drugi oszalały wódz Sachar. Może być, trzeba by coś złożyć z tymi wodzami, może jakieś Keltora na szale z tymi wodzami. Trzeba by coś pokombinować, fajna karta. Honorowy Kami, pustelnik z mnożnej kniei może być, znowu dręczyciel tym razem, wilczy kurczę blady wartownik, 150 gnijący zombie, ekstra. No, jest epic, krótko mówiąc jest dobry unboxing. Jak na 10 pakietów wypadnie jeden, o kurczę blady, kocie wojownik, premium, no nieźle. Jak na 10 pakietów wypadnie jeden epic, to jest, to można powiedzieć, że jest no przyzwoity unboxing, że tak powiem. Kolejny pretorianin Sokoła. Coś jeszcze fajnego?
Rodzicielka cienia. Wow, ile tych kart nowych się wysypuje. Nawet sporo. Pretorianin Sokoła. Coś jeszcze fajnego oprócz tego kocią wojownika premium? Właśnie, miałem nagrać jakieś OTK, kurczę, na tym, na kociakach. Chyba coś pokombinuję na Sandorze, coś tam rozkminiałem, ale w formacie otwartym. W standardzie raczej średnio się to sprawdza. Próbowałem grać jakimś, kurczę, OTK na kociakach w standardzie i jest to raczej słabiutkie. Nawet jak na fandek jest słabe. Co to wypadło? Charge Lord. Serafin. Kolejny kociak. Znów zombie, oh my god. Chmura trucizny. Podmuch wichru i diabelska. Diabelska komunia, wow, teraz jak to działa. Usuń wszystkie liczniki trucizny ze sojuszniczych stworzeń. Ulecz wszystkie sojusznicze stworzenia z tylu obrażeń, ile liczników usunięto w ten sposób. Takie co sobie. Chociaż tanie jest to za jeden. Po co teraz komuś usuwać liczniki z jego stworzeń? Raczej się je teraz zbiera, jak jeżeli gra Marianą. Dobra, idziemy dalej. Trzy pakiety zostały do tworzenia jeszcze. Może jakiś kolejny epic dropnie? No to wykrakałem. Podżega Shinobi. To chyba drugi albo trzeci. Ta karta jest zajebista. 337. Niewrażliwość na odwet. Ilekroć sojusz szpieg atakuje, niszczy stworzenie. Wybrany oddział wroga wraca do ręki swojego właściciela, więc usuwamy tak naprawdę za pomocą pasywki tego typa. Dwie karty z pola bitwy. Dwie karty przeciwnika, no więc Mistrzostwo Świata. Plus jeszcze Naga Ushio, kolejna. Też jest niezła. Możemy sobie przenosić na nią karty i ona nam wraca do ręki. To jest świetna, fajna umiejętność. Zwłaszcza jeżeli gramy na szalanie. To jest po prostu to świetna. Coś jeszcze fajnego? Oszczepnik Gryfa może być. Krwawa Syzawka. Zbójniczka z Sahar. No dwa epiki na 10 pakietów. Mistrzostwo Świata moim zdaniem. Jak dostanę trzeciego epika, to chyba oszaleję z radości. Dostanę harpie, no bez jaja, kupiłem dwie harpie za dzikie karty, wydałem 16-32 dzikie karty, żeby sobie zafundować dwie harpie szamanki, a teraz mi po prostu tak dla jaj sobie dropły, o i tyle, zajebiście dosłownie, ale jestem po co ja wydawałem te dzikie karty, zwłaszcza, że ten deck jest raczej krapowaty na tych żywiołakach i harpiach, no co zrobić, szału nie robi, serio, teraz po prostu sobie dwie wypadły, zajebiście. Co ja dostałem? Mistycznego Łucznika Premium. Wow, genialnie. No lecimy dalej, to poproszę kolejnego epika w takim razie. No pocieszę. Nie no, ten unboxing jest niezły. Serio, trzy nowe epiki wypadły gdzieś na 10 pakietów. Tak po prostu na odpierdziel, że powiem, kupione. No to nie no, Mistrzostwo Świata. To w sumie chyba jeden z najlepszych unboxingów, jakie do tej pory zrobiłem. Na 10 pakietów 3 epiki. Mistrzostwo Świata, Shinobi Gunchi tym razem. Ilekroć wroga karta powraca z pola bitwy, do ręki swojego właściciela dobierasz kartę. 3, 2, 6. Za 4. Kolejna niezła karta do szalona tak naprawdę. Co to jeszcze dropło? Szczepnik Gryfa, Kappa, Ifrit. Same spoko karty wypadły, Chryste. Strażnik Shenri też jest niezły. Niestabilny Jin, no to już inna bajka może trochę. Tchórzliwy Gnoll, no może być. Mistyczny Łucznik też jest niezły. Kappa też jest spoko. No i oczywiście Szkielet Oszczepnik, który jest genialny na serii ze stakami. Aleksjański Bibliotekarz, to wiadomo, Kokshrun jest z tej ziemi. No i to tyle. 3 8900 kart. Teraz tak, rzućmy okiem, ile ja mam już epików. Co tu się pojawiło fajnego? 3 razy kościany protoplasta, 2 razy oszalały wódz Sahar, 2 razy podżegać Shinobi. No Mistrzostwo Świata i 2 razy kurczę blade Shinobi Gunshi. Elegancko. I tylko problem w tym, że nie mam... Kogo mi tu brakuje? Tak naprawdę mi brakuje chyba tylko... Tak, nie mam tego epika jeszcze, tego maga, czy też czarodzieja ze Akademii i nie mam, kurczę, ślepego arbitra, ani jednego. Tak naprawdę chyba dwóch epików mi tego brakuje. Mam podwójne epiki z czego? Mam podwójne epiki z Inferno, podwójne z Necro, podwójne twierdzy i podwójne świątyni, więc no, nie mam tylko podwójnych Akademii i przystani. I tak naprawdę to są chyba jedne z... Znaczy, przystań ślepy arbitra na pewno jest genialne, więc... Nie wiem. Może jeszcze uciłam kolejne, albo sobie po prostu zafunduję tych ślepych arbitrów. Co najmniej z dwóch albo trzech. No to będzie. No trochę to mnie będzie kosztować prawie 100 dzikich kart, bo oni ile teraz kosztują? Oni kosztują chyba 32 dzikie karty. Epic.
Czas odnowy, no dokładnie, 32 dzikie karcioczki. A ten karmazynowy czarodziej, co on robi? Jest chyba taki sobie raczej. Słyszę, czy zwierzę ludzie sąsiadujący z sojuszniczym czarodziejem otrzymują chwierzość i plus jeden do ataku. Wow, to też jest niezłe. Wystarczy mieć go na polu bitwy, a zwierzę ludzie niech sobie stoją obok jakiegoś czarodzieja i dostają chyżość i plus jeden do ataku. Do zdrowia. Niezłe. Gdzie jest ten ślepy arbiter? No to jest genialne. Za 4, 2, 1, 7. Strzelec. Gdy ślepy arbiter wkracza na polu bitwy, wybierz sojuszniczą jednostkę i zadajesz odpowiadające jej wrogiemu stworzeniu obrażenia takie same wartości, jak jej odwet. What? Trochę dziwne tłumaczenie, no ale niech będzie. Wiadomo, o co chodzi. Wchodzi na pole bitwy i zadaje obrażenia równe odwetowi wybranej karty. No i spoko, tylko że dość drogi, Jezus Maria, 32 dzikie karty. Musimy co najmniej z trzech ich sobie kupić. Może bym kupił jeszcze jednego świętego kapłana sokoła. No i wyniosłoby mnie to 90 ile? 93? I tutaj byłoby 32, to by było 124, tak? Dobrze liczę? 124 chyba, nie chcę się liczyć. 124, tak mi się wydaje. No, 124 dzikie karty po to, żeby sobie kupić 4 epiki tak naprawdę. Przestanie. No i było zabawnie, no arbitrowie są naprawdę dobrze. Jeszcze przydałoby się kupić co najmniej jednego podżygacza Shinobi i mógłbym sobie już coś złożyć na szalanie, też byłoby nieźle. A całą resztę mogę olać tak naprawdę teraz. Ewentualnie może jeszcze te kurcze tkaczka posoki. Wszystkie sojusze stworzenia otrzymują uleczenie zatrucia. Tak, to tkaczka posoki wypadałoby sobie kupić, żeby zbudować coś w końcu sensownego na tych gulach i na Arianie. No. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym unboxingu. Na razie, bye bye.